Żarłok i Skóra i Mando, Jerry, Wokusia, Szymas oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, w kolejnym komiksowym odcinku. Z tej strony wita Was Michał Rakowicz, czyli Jerry, i jest ze mną dzisiaj dawno niesłyszana w konglomeracie Bogusia Szewczyk. Witam Cię, Bogusiu. Witam Ciebie, Michale, i witam wszystkich słuchaczy. Trochę Cię nie było, a powracasz z komiksem. Komiksem kolejnym od wydawnictwa Nonstop Comics i kolejnym komiksem od wydawnictwa Image. Mówię kolejnym, bo jeżeli śledzicie nasze komiksowe podcasty, to możecie pamiętać, że z Bogusią i z Szymasem rozmawialiśmy no już jakiś czas temu na temat Monstresy, co w sumie też mi uświadamia, że chyba powinniśmy się wziąć za drugi tom. Najwyższa pora, bo już trzeci przecież też miał premierę, więc zaległości nam się zbierają. Dokładnie tak. Ale dzisiaj na warsztat bierzemy coś skrajnie innego. Komiks Scottiego Younga z jego rysunkami, z jego scenariuszem. Komiks zatytułowany Nienawidzę Baśniowa. Komiks, który w oryginale ukazywał się bodajże od października 2015 roku i zakończył się na 20 zeszytach. My opowiemy Wam o pierwszym wydaniu zbiorczym, które to wydanie zbiera pierwsze 5 zeszytów. No, czyli już można się domyślić, że cały komiks to będą 4 trady, 4 wydania zbiorcze. No i Bogusiu, na początek Cię zapytam o dwie rzeczy. Po pierwsze, czy spotkałaś się wcześniej z pracami Scottiego Younga i czy miałaś z tego tytułu może jakieś oczekiwania, albo czy słyszałaś coś wcześniej o tymże komiksie? Znaczy ze Scottiem Youngiem, bo ja generalnie jestem zaskoczona tym, że ostatnio jakoś tak się dziwnie składa, że bardzo dużo komiksów recenzuję, a to jest w sumie taki temat, który... Z którym dopiero się zaznajamiam, i dla mnie to jest w ogóle też zaskakujące, ile dobrych rzeczy ukazuje się na polskim rynku. Nie miałam pojęcia o tym, że ta komiksowa oferta jest tak bardzo zróżnicowana. No i z powodu tego, że jestem troszeczkę komiksowym laikiem, no to odpowiem na pierwsze pytanie niestety, że nie, to jest moje pierwsze spotkanie ze Scottiem Youngiem, ale po przeczytaniu tego pierwszego tomu Nienawidzę Baśniowa pogooglowałam sobie trochę tę jego pracę i stwierdziłam, że bardzo żałuję, że w Polsce nie doczekaliśmy się edycji i jego wersji Czarnoksiężnika z Krainy Oz, bo te prace, które wyświetliły mi się w internecie, są naprawdę bardzo obiecujące, więc mam nadzieję, że i może tego się doczekamy. A Nienawidzę Baśniowa właściwie to jest kolejny komiks, po raz kolejny od wydawnictwa Nonstop Comics. Jest to książka, którą właściwie kupiłam oczami, bo mam w pracy taki zwyczaj, że zawsze przeglądam nowości z konkretnych dni i wrzuciła mi się po prostu taka kolorowa okładka i zrobiłam chyba sama siebie w konia, bo pomyślałam sobie, że to może być fajny komiks dla młodszego czytelnika. Z powodu właśnie tych kolorowych ilustracji, zresztą to jest bardzo znamienne, bo mam ten komiks przy sobie i to spojrzenie głównej bohaterki z okładki po prostu nie można się go pozbyć. A przez tę warstwę już na okładce takich właśnie kolorów żywych i radosnych, no to można rzeczywiście zrobić sobie, samego siebie wprowadzić w błąd. Wcale nie jest książka dla dzieci. No to prawda, to na pewno nie jest książka dla dzieci. Ty tak wspomniałaś trochę jakby ze wstydem, że to jest twoje pierwsze spotkanie ze Scottiem Youngiem, a myślę, że to absolutnie nie ma się czego wstydzić, bo ja też wcześniej z nim nie miałem do czynienia i tak naprawdę jak trochę doczytywałem przy okazji właśnie tego komiksu o tym autorze, to on specjalnie wielkiej ilości dokonań za sobą nie ma, bo właśnie jest ta jego wersja Czarnoksiężnika z Krainy Osób,
której wspomniałaś. Komiks chyba oprócz właśnie Nienawidzę Baśniowa najbardziej doceniany. Oprócz tego on miał krótki epizod, bo tam chyba dosłownie napisał 5 czy 6 zeszytów solowej serii z Shopem, Rocketem ze Strażników Galaktyki. I w zasadzie poza tym to gdzieś tam trochę komiksów jeszcze ilustrował, ale no to nie jest jakiś autor z bardzo dużym dorobkiem. I ja trochę nie wiedziałem, czego się spodziewać, bo tak jak wspomniałaś, również ten komiks jest bardzo kolorowy i z taką krzykliwą, kreskówkową, komiksową okładką. No jak się odwróci na tył, kiedy widzimy jakiś eksplodujący krwią i flakami księżyc czy coś takiego, no to trochę możemy się poczuć zaskoczeni i no ja tak naprawdę nie wiedziałem do końca, z czym tutaj będziemy mieli do czynienia. A pokrótce, zanim przejdziemy dalej, to myślę, że przybliżmy w ogóle słuchaczom fabułę, jeżeli z tym komiksem się nigdy nie spotkali. Znaczy, Jerry, jeszcze pozwolisz, że wpadnę ci tylko w słowo, bo skoro jesteśmy przy Scottim Youngu, to też doczytałam, że on zilustrował Neila Gaimana, jedną z opowieści, też za granicą. Na szczęście Mleko. Ja to mówię o tym, bo moja miłość do Neila Gaimana jest powszechnie znana. A to jest opowieść, jedyna z dorobku Neila Gaimana, której nie cierpię. Więc tak sobie pomyślałam, że może warto byłoby sięgnąć, skoro już jestem przekonana do tego, że Scotty Young świetnie rysuje, to może on by mnie jakoś tak bardziej przekonał do tej opowieści. No ja akurat zobaczymy. Tego opowiadania nie znam w ogóle, to ci się przyznam otwarcie, ale no cóż, kreska Scottiego Younga jest dosyć charakterystyczna i specyficzna, więc to na pewno przynajmniej wizualnie mogłoby być ciekawe doświadczenie. No i cóż, z czym mamy tutaj do czynienia? Nienawidzę Baśniowa to jest komiks, który opowiada o Gertrudzie, dziesięciolatce, która wypowiada w niewłaściwym momencie życzenie i ląduje w tej baśniowej krainie. I bardzo szybko okazuje się, że aby powrócić do świata ludzi, będzie musiała znaleźć tajemniczy klucz, który otwiera właśnie drzwi pomiędzy światem baśniowa a światem ludzi. No i po dosłownie dwóch, trzech stronach ekspozycji, kiedy Gertruda zostaje powitana w baśniowie, wysłana na misję, dostaje pomocnika w postaci muchy Larego, przenosimy się o 30 chyba, tak? 27 lat. Tak, 27 lat dokładnie w przyszłość i widzimy już... No, powiedziałbym dosyć sfrustrowaną, zmanierowaną, zirytowaną całą sytuacją Gertrudę, która no, jest blisko 40-letnią kobietą uwięzioną w ciele dziesięciolatki i która cały czas boryka się z problemem znalezienia klucza, znalezienia wyjścia. No i widzimy, że te 27 lat w tej krainie odcisnęły i na niej, i na Larym, jej jedynym kompanii, jedynym przyjacielu, piętno. Bo jest no Gertruda bynajmniej niegrzeczną dziewczynką. Delikatnie mówiąc. Tak, delikatnie rzecz mówiąc. No i śledzimy perypetie Gertrudy w poszukiwaniu właśnie wyjścia z Baśniowa i różnych innych elementów tego świata, które stopniowo poznajemy, postaci, które tutaj Gertruda napotyka i tak dalej, i tak dalej. No i od razu zapytam cię, Bogusiu, jak ci się spodobała właśnie najpierw, może zostawmy jeszcze grafikę na chwilę, czy warstwę graficzną, ale jak ci się spodobała ta fabuła? Jak ci się spodobała postać Gertrudy, Larego i czy gdzieś ta historia cię kupiła w ogóle? Znaczy już na samym starcie, prawdę powiedziawszy, bo to tak najczęściej jest z takimi propozycjami, o których właściwie nic się nie wie i nie wiemy, jakie te nasze oczekiwania są. Znaczy, jedna rzecz, którą chcę już na samym początku powiedzieć, to chyba jest to, że najbardziej w tej opowieści podoba mi się to, że Gertruda jest takim typem antybohaterki. Coś, co kupiło mnie od razu na samym początku, jak zobaczyłam już tę jej sfrustrowaną wersję po tych 30 prawie latach spędzonych w Baśniowie. To i to, jak
cudownie komponują się te wszystkie kontrasty, które zostały zastosowane w tej opowieści, no bo mamy 6-letnią dziewczynkę, ona chyba tyle miała w momencie, kiedy wpadła do Baśniowa, dosłownie została wciągnięta jak Alicja do Krainy Czarów, tam w tą króliczą norę sobie wpada, i te kadry już są w ogóle już na samym początku, tak czytelnik kartkuje, ogląda te obrazki, tak się zastanawia, rany, do czego to wszystko zmierza. A potem jak już mamy tę Gertrudę, która potrafi nawet strzelać do gwiazd, rozwalać księżyc, no to jest wszystko takie niesamowite i wywołuje taki efekt wow, że no po prostu jakiś totalny odjazd. A najfajniejsze w tym komiksie jest chyba to, że jest to taki fajny wentyl bezpieczeństwa. Po tym, jak ma się na przykład jakiś ciężki dzień, albo ktoś cię zdenerwował, to wystarczy sobie wziąć i popatrzeć na te kadry, na których Gertruda robi totalną rozwałkę i pomyśleć sobie, holika, jakie to fajne. No, ja się nie dziwię, że cię to kupiło od samego początku, bo ja byłem wręcz zaskoczony, jak szybko ten komiks czytelnika wciąga. Bo przecież my tu dosłownie dostajemy 3-4 strony, kiedy widzimy właśnie to wciągnięcie naszej głównej bohaterki do tego świata Baśniowa. Widzimy, jak dostaje misję znalezienia klucza i już jest, mamy ten przeskok, te 30 lat do przodu i po prostu nagle zaczynają się dziać tak jakieś kosmiczne rzeczy, nie? Od razu krew, flaki, przekleństwa, o których myślę, że jeszcze co nieco powiemy, bo tutaj warstwa językowa to jest coś, co zasługuje chyba na osobne wspomnienie. I dla mnie to było zadziwiające, jak dobrze mi się to czytało, bo ja nie wiem, czy nie miałaś takich obaw, że to może być trochę tak, jak my często omawiając słabe filmy, wspominamy o tym, że to są nieraz takie pomysły, które są tak dziwaczne, tak wariackie i tak szalone, że one na takim przysłowiowym dwuminutowym trailerze wypadają super i człowiek sobie myśli, wow, ale to jest w ogóle kapitalny pomysł. I tak ja trochę miałem tutaj, że przecież wow, jakie to jest w sumie banalnie proste, nie? Wrzucić takiego antybohatera czy antybohaterkę, tak jak tutaj wspominasz, do tego baśniowego świata, który no, jest tak niedopasowany do tego otoczenia, że no, będzie musiał generować całe mnóstwo różnego rodzaju przedziwnych sytuacji. Ale że to się nie uda na dłuższą metę, a po prostu wiesz, przewracałem kolejną stronę i kolejną stronę i Gertruda tu się spotykała z jakimiś bossami narkotykowymi, tu wpadała na jakichś barbarzyńców, tu walczyła z zombie faunami, tu ze smokami, tu się spotykała z władcą piekieł, tu z jakąś tęczową dziewczynką i po prostu ja co stronę to tak przecierałem oczy ze zdumienia, że wow, ile tu jeszcze można z tego wszystkiego wycisnąć, z tego banalnego pomysłu. Nie masz wrażenia, że tutaj właśnie od tej strony scenariuszowej to zadziwiająco dużo Scott Young póki co wycisnął z tej historii? Znaczy ja myślę sobie, że my po prostu to, że on wycisnął jak najwięcej z tej opowieści, to tutaj się oczywiście zgodzę, tylko mam wrażenie, że Scott Young podobnie jak my uwielbia popkulturę i chyba czymś, co tak bardzo nas kręci w tej opowieści, jest fakt, że możemy tutaj wyłapywać tyle różnych schematów, no bo jakbyśmy spróbowali na siłę, wiem, że to jest niemożliwe, ale załóżmy, jakbyśmy spróbowali na siłę wepchnąć Nienawidzę Baśniowa w jakieś określenie gatunkowe, no to co byśmy tutaj mogli powiedzieć? Baśniowy slasher? Nie wiem, baśń gore? No. Czarna komedia drogi? Kurczę, jakieś, nie wiem, rozwałki w stylu Tarantino? I te schematy, które Young używa celowo, bo mam takie wrażenie, że tworząc na przykład zarówno tę wizualną warstwę Gertrudy, jak i scenariuszowe wszystkie zawirowania, no to on doskonale wiedział, jaki schemat użyje i co czytelnik, jakie będzie miał skojarzenia w momencie, kiedy będzie patrzył na tę postać. I to chyba jest niesamowite w całej tej historii. To po pierwsze, a po drugie coś, co mnie w ogóle totalnie kupiło już od pierwszych po prostu kadrów, to ten fantastyczny czarny humor. Ja bardzo, bardzo dawno nie miałam okazji przeczytać czegoś, co rozśmieszyłoby mnie po prostu do łez.
iOS. No, uwierzcie mi, uwierz mi, Jerry, że były naprawdę takie momenty, kiedy czytając ten komiks, ja płakałam ze śmiechu. Naprawdę, ja musiałam zamknąć po prostu, odłożyć go na chwilę, zdjąć okulary, powycierać oczy i się uspokoić, bo dostawałam po prostu takiej głupawki, że to było naprawdę nie do opanowania. Znaczy, ja cię w pełni rozumiem, bo ja siadając do tego komiksu, muszę powiedzieć, że już byłem akurat zmęczony, gdzieś usiadłem do niego wieczorową porą i tak stwierdziłem, że o, otworzę sobie, po prostu sprawdzę tam jeden zeszyt i może resztę doczytam jakoś w terminie późniejszym, ale tak mnie to wciągnęło i tak właśnie jakoś mnie ożywiła ta lektura, że no, nie mogłem się oderwać i po prostu cały ten album pochłonąłem na raz. Tym bardziej, że w kontekście tego z jednej strony czarnego humoru, a z drugiej strony tego, jak bardzo dobrze Scott Young panuje tutaj nad tym, co chce powiedzieć, jak chce powiedzieć, to tutaj naprawdę mamy całe mnóstwo, moim zdaniem, przekapitalnych scen, bo możemy wspomnieć, że Gertruda jest nie tylko antybohaterką, tylko to, co jest też tutaj specyficzne, to ona nie może umrzeć, bo jakby jedną z zasad rządzących baśniowym jest to, że gość, a no ona została wciągnięta jako gość, dopóki pozostaje na ziemi baśniowa, nie może jej się nic stać, więc ona to wykorzystuje po prostu do granic możliwości, ale też bardzo fajnie się bawi z tym sam autor, bo na przykład nie wiem, czy pamiętasz, ale mamy tutaj taką sekwencję właśnie, kiedy wydaje nam się, że być może Gertruda jednak zginęła. I mamy chyba 4 czy 5 stron, kiedy nie mamy w zasadzie żadnych dymków, tylko śledzimy stronę wizualną, gdzie na pierwszym planie mamy Gertrudę, która nam się, można powiedzieć, w pewien sposób rozkłada i zapuszcza, a w tle Lary układa sobie życie i możemy się domyślić, że tam pewnie minęło kilkanaście dni, tygodni, miesięcy. I to jest po prostu kilka stron, gdzie ja, no dosłownie tak jak ty mówisz, nie, że się zaśmiewałem, nie, jak to jest po prostu cudownie zrobione, nie? Ile tam jest humoru, ile tam jest w ogóle fajnych elementów na dosłownie no, paru kadrach, gdzie teoretycznie no, niewiele się dzieje, nie? A ile z takich prostych scenek, ile tutaj można, jak się okazuje, wyciągnąć fajnych rzeczy. Tak, to jest tylko 16 kadrów, a po prostu no, to też świadczy o tym, jakiej klasy, bo przechodzimy do tej warstwy graficznej, no to jest nieuniknione jednak, jakiej klasy rysownikiem jest Scott Young, bo wszystkie te rysy bohaterów są właśnie takie kreskówkowe trochę. Ja w ogóle, jak zastanawiałam się, jak będę opowiadała o tym komiksie, to przyszło mi do głowy takie skojarzenie, że to jest skrzyżowanie troskliwych misiów z Happy Tree Friends. Nie wiem, tak, Jerry, tak, oglądałeś taką kreskówkę? Tak, bardzo słuszne skojarzenia, wydaje mi się. No, super. Tak. Tak, i to, bo tam właśnie w tych opowieściach makabrycznych o wypadkach, które przydarzały się tamtym zwierzakom w tej kreskówce, no to też bardzo dużo rzeczy było pokazane na takiej zasadzie właśnie tej przemocy wizualnej, ale też sporo rzeczy domyślaliśmy się z tych min, które bohaterowie robili. I w momencie, kiedy właśnie natrafia się na ten ciąg kadrów z Lary, no to tam właśnie ta jego mimika dużo daje, bo sens wypływający z sytuacji możemy właśnie patrząc na jego oczy albo na te jego miny. Nie? Zresztą sama Gertruda też ma kilka takich kadrów, które po prostu wymiatają, bo ona tam ma naprawdę spojrzenie psychopaty i aż czasami się człowiek obawia, że wyskoczy z tym toporem z karty komiksu i będzie chciała zrobić rozwałkę tutaj w realnym świecie. A jak już tak rozmawiamy o Larym, to on jest chyba oprócz Gertrudy jedną z takich właśnie bardziej ciekawszych postaci całego tego komiksu, całej tej opowieści. No tutaj nawiązanie do gadającego świerszcza z Pinokia jest oczywiście podane wprost na tacy, ale o ile tamten bohater stanowił właśnie taki głos rozsądku i był wyrzutem sumienia Pinokia, tak tutaj ten cały schemat zostaje odwrócony i mamy właśnie takiego sarkastycznego, złośliwego, trochę też może właśnie zgorzkniałego kompana głównej bohaterki, który dodatkowo ma jeszcze czarodziejski kapelusz, w którym trzyma bardzo różne rzeczy. Wszystkie te kadry, kiedy Lary coś wyciąga z kapelusza, to
to bardzo mnie cieszyły. No, to jest świetnie zrobione i tutaj takich właśnie motywów wyciągniętych z jednej strony z baśni, a z drugiej strony właśnie przefiltrowanych przez wyobraźnię Scottiego Younga, jak to, co mówisz tutaj odnośnie tego nawiązania chociażby do Pinokia, jest sporo, nie? Bo tutaj jak spojrzymy właśnie na ten komiks, tu mamy i magiczne lustro na przykład, i właśnie nawet sam sposób wejścia Gertrudy do Baśniowa i tak dalej, tak, i tak dalej. No, mamy całe po prostu mnóstwo nawiązań do tych takich klasycznych historii, no tylko po prostu zrobionych na modłę właśnie kina gore, można powiedzieć, i to jest naprawdę szalenie zaskakujące. No i... A ta plansza, która otwiera w ogóle, tak będę ci wpadała w słowo, no jasne. Plansza, która otwiera ten komiks, jest w ogóle też fantastyczna. To tak a propos tych troskliwych misiów, no to mamy przecież taką piękną krainę. To jest wszystko takie właśnie polukrowane i słodkie. Od samego patrzenia może człowieka zemdlić. I mamy właśnie tęcze, jakieś tam magiczne, czarodziejskie postacie, mamy wróżkę, mamy tam jakieś krasnoludki i właśnie rozwalone Gertrudę, która po prostu krew z niej sika, ręka złamana, tam gdzieś kość na wierzchu, wybite zęby i to wszystko właśnie ten niesamowity kontrast. To jest chyba też jeden z takich elementów, który podczas nawet takiego niewnikliwego przeglądania komiksu jest taką rzeczą, która wybija się na pierwszy plan. Ja się zastanawiam, jak to się stało, że udało im się zachować mimo wszystko w tym całym odjechanym świecie taką niesamowitą równowagę, bo odnoszę takie wrażenie, że Young bardzo często w tym komiksie przekracza granice dobrego smaku, a mimo wszystko jakoś tak my to akceptujemy i to jest chyba... No, fascynujące, że to jest wszystko spójne, nie? Bo tutaj nie ma czytelnik poczucia tego, że coś to jest nie na miejscu, o tak bym powiedział, nie? Że właśnie to, co mówisz, że tutaj często autor jedzie po bandzie, ale i tak to kupujemy w ramach tego wariackiego i szalonego świata. A tak mi się jeszcze przypomniało, jak powiedziałaś o tym przesłodzonym, to kapitalny żart był a propos przesłodzenia w Baśniowie, nie uważasz? No. Cudowne, cukrzyca typu 19. Tak, tak. No, także tutaj mamy tego rodzaju scenek bardzo dużo. Zresztą w ogóle, no, jak ja sobie przypominam właśnie te poszczególne motywy, takie running joke'i, jak tutaj mamy na przykład motyw z tymi narratorami, tak, otwierające poszczególne zeszyty i tak dalej, i tak dalej, to stwierdzam, że tu jest naprawdę mnóstwo przekapitalnych motywów, a z drugiej strony... Tak, żeby nie było tak słodko, to nie masz trochę wrażenia, że to jest taki komiks, który tak sobie płynie i tak byśmy śledzili te poszczególne przygody Gertrudy, ale w zasadzie to w którymś momencie ja się łapałem, że w zasadzie czy to do czegoś zmierza? Czy tak właśnie będziemy sobie chodzić tylko po tym Baśniowie i śledzić przygody właśnie Larego i Gertrudy i jest fajne, bo mamy właśnie ten czarny humor, krew, nawiązania popkulturowe i tak dalej, i tak dalej. Ale samej takiego mięsa fabularnego to za dużo nie ma. Nie miałaś takiego wrażenia trochę? Znaczy, oczywiście miałam, tylko tak, ja jestem w stanie bardzo dużo wybaczyć autorowi, naprawdę, bo tutaj można stwierdzić, że nienawidzę Baśniowa, jakby tak spojrzeć na to właśnie takim okiem analitycznym, no to rzeczywiście jest taka trochę fabularna wydmuszka. Natomiast ja mam dwa zarzuty odnośnie tego komiksu. Pierwsze to właśnie ten brak ekspozycji, bo fajnie jest... kiedy autor wrzuca nas w historię tak po prostu, kiedy poznajemy świat razem z głównym bohaterem, ale mimo wszystko ja chciałabym dowiedzieć się trochę, dlaczego akurat Gert została wciągnięta w całą tę zadymę. To jakoś tak brakuje mi właśnie tego elementu wytłumaczenia, co, po co, gdzie, dlaczego. Chociaż może akurat w przypadku takich baśniowych historii to chyba nie jest tak bardzo potrzebne. Natomiast drugi zarzut, i to jest w sumie bardzo ciekawa sprawa, bo nawet rozmawiałam ostatnio z jednym z klientów księgarni na temat tego komiksu, bo ja przeczytałam, on przeczytał i tak sobie wymienialiśmy opinie i
coś, co mnie zdenerwowało trochę podczas lektury, to właśnie ta schematyczność, powtarzalność kolejnych rozdziałów. No bo to jest tak, że przy już trzeciej opowieści mamy to samo, co było wcześniej, czyli jest ten narrator na początku, Gertruda pakuje się w jakąś tam oczywiście zadymę, wszystkich rozwala, koniec. I tak, jeśli by cały komiks i cała historia przez te kolejne zeszyty miała wyglądać tak samo, no to byłoby to naprawdę bardzo nużące i w pewnym momencie po prostu stwierdziłabym, że no szkoda mi na to czasu. No, kolorowe obrazki to jednak nie wszystko. Natomiast ten klient, z którym rozmawiałam, szeroko się uśmiechnął i powiedział do mnie coś takiego, no bo ale właściwie to większość tych komiksowych serii oparta jest na tym schemacie. Weźmy na przykład takiego Asterixa i Obelixa. No to też jest tak, że na początku sobie są, chodzą gdzieś tam po lesie, łapią dzika, potem stuką kilku Rzymian, jest jakaś wielka afera i koniec. Więc właściwie od czego tu się czepiać? No, pewnie coś w tym jest też, ale ja akurat rozumiem trochę ten twój zarzut odnośnie powtarzalności, bo tak jak mówię, niektóre te powracające żarty ja kupuję po całości, bo to myślę, że wynika ze świadomych wyborów scenarzysty. O tyle właśnie to takie dreptanie w miejscu, jeżeli chodzi o fabułę, no to jest okej w przypadku jednego właśnie tomu, natomiast wydaje mi się, że tutaj no, będziemy musieli jednak zmienić trochę formułę w dalszych zeszytach, żeby gdzieś tam się czytelnik w końcu nie znudził, nie? Bo jednak żart, który śmieszy, nawet powtarzany za drugim, trzecim razem, to już powtarzany za dziesiątym, już niestety nie tej samej magii, magii nie ma. Bo powiem ci, że akurat z tej ekspozycji ja bym się chyba nie czepiał, bo w zasadzie tu na początku to mamy od razu takie wrzucenie na zasadzie, że wiesz, że marzenia Gertrudy się spełniają i będzie miała okazję zamieszkać czy odwiedzić magiczną krainę. I dla mnie to jest akurat plus, że my w zasadzie, wiesz, mamy strzał i jesteśmy już w środku akcji i w ogóle poznajemy tak naprawdę trochę ten świat od środka. Nie mamy, wiesz, takiej klasycznej podróży, bo bardzo często w wielu dziełach kultury i popkultury to mamy tak, że mamy jakiegoś bohatera, który jest takim przewodnikiem naszym po tym świecie, ale takim klasycznie rozumianym, że on nie zna zasad świata i my nie znamy zasad świata, więc on nam tam będzie pokazywał tak pewne elementy. A tutaj jest to trochę też postawione na głowie, no bo Gertruda już tutaj funkcjonuje od 30 lat, ona tak naprawdę w tej chwili to już jest na etapie łamania wszystkich schematów i my tak naprawdę to dopiero trochę musimy mimochodem poznawać właśnie, jak ten świat funkcjonuje, dlaczego ona nadal tutaj jest, dlaczego nie ginie, mimo że powinna i tak dalej, i tak dalej. Trochę się musimy tego dowiadywać właśnie tak mimochodem, ale mówię, no dla mnie w przypadku dzisiejszej popkultury na przykład, gdzie często ta ekspozycja jest nazbyt nachalna, jest nazbyt, wiesz, tak palcem pokazywana, jeżeli chodzi o poszczególne elementy, to dla mnie to było w porządku. A nie zastanawiałeś się, jak to się stało, że Gertruda przez 27 lat nie znalazła klucza? Wiesz, to mnie to strasznie męczy. Bardzo się zastanawiałem, tym bardziej, że no taki malutki spoiler, okazuje się, że to było mega proste w sumie, więc no nie wiem, czy tutaj się po prostu odezwał bardzo szybko ten jej zły charakter i po prostu szybko do siebie zraziła te poszczególne osoby, czy nie wiem, zabrakło jej inteligencji, czy czegokolwiek innego, no bo no to jest dziwne trochę, nie? Szczególnie właśnie z perspektywy tam jednego z tych wątków. Ja mam na to w sumie dwa wytłumaczenia. Po pierwsze, Gertruda już w momencie, kiedy trafia do Baśniowa, jest takim dzieciakiem pewnie rozkapryszonym i przyzwyczajonym do tego, że wszystko dzieje się samo. Więc ona zamiast obrać pewien tok działania polegający na tym, że spotykamy ludzi, czy tam stworki magiczne, którym musimy pomóc i w zamian za to otrzymujemy od nich jakąś tam rekompensatę, coś nam podpowiadają, pokierują, no to ona stwierdziła, że po jaką cholerę się trudzić, skoro można wszystko otrzymać w łatwiejszy sposób, rozwalając kurczę, nawet gwiazdy i księżyc. No to jest jedno wytłumaczenie. A drugie wytłumaczenie, i to chyba też będzie w sumie takie, wydaje mi się, ciekawe spojrzenie, bo
Ostatnio, jak zastanawiałam się też trochę nad tym, w jaki sposób ten komiks jest zbudowany, to przyszło mi do głowy coś, co jest typowe dla literatury dziecięcej. W literaturze dziecięcej jednym z motywów jest tak zwane bachorzenie, czyli prezentowanie przygód złych dzieciaków. I ta Gertruda właśnie bardzo kojarzy mi się z takim dzieciakiem złym do szpiku kości. I to są w sumie takie opowieści, które służą czystej rozrywce i nie niosą ze sobą żadnego morału, więc może to też jest jakiś tam tok interpretacyjny. Gertruda jest po prostu zła i zgorzkniała i złośliwa i tak po prostu ma być, żebyśmy my razem z nią mogli odbywać różne te odjechane przygody. No, myślę, że to może być bardzo słuszna uwaga, tym bardziej, że widzimy tutaj na przykład, jak z niektórymi postaciami spotyka się Gertruda i później jedna z postaci, która się pojawia też w Baśniowie, i widzimy, jak inaczej te relacje, te rozmowy, te przygody przebiegają, nie? Więc tutaj myślę, że to, o czym wspominasz, to może być bardzo ciekawa i słuszna linia interpretacyjna. Ale cóż, ja myślę, że o fabule to więcej nie powiemy i myślę, że spokojnie możemy przejść do tych dwóch aspektów jeszcze, o których już też nieco wspominaliśmy, ale żeby powiedzieć coś więcej, czyli raz warstwa graficzna, bo tak jak wspomnieliśmy, rysownikiem jest Scott Young i co nieco już tutaj powiedzieliśmy, chwaląc te jego rysunki, natomiast myślę, że warto też wspomnieć, że za kolory odpowiada tutaj Jean-François Bellier, francuski kolorysta, no i całościowo już wspominaliśmy, że tu jest kolorowo, komiksowo, ale jak ci się to podobało w ogóle, Bogusiu? Nie przyjadło ci się to? Te kolorki, ta szalona taka jazda bez trzymanki? Znaczy, to wszystko jest fajnie zestawione z tymi elementami gore i z tymi postaciami, które tracą różne części ciała, i właściwie chyba to właśnie to sprawia, że ten komiks się nie nudzi tak bardzo, bo sposób, w jaki Young uśmierca co niektórych bohaterów na coraz to bardziej właśnie wymyślne sposoby, to z tym całym lukrowanym zestawieniem jest po prostu rzeczą tak niepasującą, że no, mimo wszystko to gra, natomiast te wszystkie lukrowane kadry i te kolorki, róże, no to ja zdaję sobie sprawę, że mamy do czynienia z tym schematem baśni, a w baśniach, no, czy tam w kreskówkach, popatrzmy na takie na przykład kucyki pony. W tym świecie też jest przecież wszystko tęczowe i utrzymane właśnie w takich różowych, pastelowych, sympatycznych barwach. Także ja nie miałam absolutnie z tym najmniejszego problemu. Zastanawiam się tylko, dlaczego nie wykorzystano możliwości brokatu, bo chciałabym jeszcze, żeby Baśniowie było też troszeczkę bardziej brokatowo i żeby ten brokat miał tam na przykład jakieś takie ciekawe wykorzystanie, na przykład wysadzania czegoś albo jakieś inne makabryczne zastosowanie. No nie, mimo wszystko to gra. To jest właśnie najdziwniejsze, no bo jakby tak podsunąć młodemu czytelnikowi ten komiks, no to te kolorki by przyciągnęły uwagę. No na pewno by przyciągnęły, bo u mnie dzieciaki, jak zobaczyły komiks, to powiedziały, że to dla nich komiks najpierw. Nie, a oczywiście. Nawet chciałam o to zapytać. Wyobraź sobie, że chciałam o to zapytać. A to tutaj myślę sobie, że wydawnictwo Nonstop Comics zrobiło jeden malusieńki błąd, bo chyba dobrą rzeczą byłoby jednak umieszczenie na tej okładce. Znaczy, ona dużo mówi, nie? Bo mamy tutaj dziewczynkę z zakrwawionym toporem i jakieś tam właśnie umęczone zwłoki wokoło niej, no ale mimo wszystko jakaś malusieńka informacja o ograniczeniu wiekowym chyba byłaby na miejscu w przypadku konkretnego, nie? Byłaby na miejscu, bo ja osobiście powiem, że nie pokazałem dzieciakom środka, tylko powiedziałem, że nie, że to jest komiks nie dla nich, bo co prawda to, co wspominasz właśnie chociażby w kontekście kucyków pony, to jak ja czytam te komiksy z tej serii, no to faktycznie to ta kolorystyka jest dosyć typowa dla tego nurtu komiksów.
Natomiast mi się szalenie, ale to szalenie podoba kreska Scottiego Younga. Ja nie wiem, jak to wygląda w przypadku innych komiksów, ale po prostu ten gość świetnie czuje materię komiksową. Ma naprawdę oko do bardzo dobrze skonstruowanych kadrów, bo bardzo, do bardzo dobrze zaprojektowanych kadrów, do dynamicznych sekwencji. Ja często narzekam na to, że nieraz w sekwencjach akcji jakichś takich dynamicznych scenarzyści czy rysownicy troszeczkę się zaczynają gubić i no nieraz jest trudno zaprojektować jakąś bardzo taką dynamiczną scenę akcji na przykład, tak żeby to wszystko było widoczne i żeby dobrze grało. A tutaj ani razu nie miałem poczucia, że coś nie gra, a przy tym właśnie wizualnie tu jest szalenie dużo fajnych pomysłów. No i to się po prostu świetnie czyta. Także, a może przede wszystkim właśnie ze względu na warstwę wizualną i no i tyle. Ja sobie tak myślałam trochę, że bo jak czytałam ten komiks, to odnosiłam wrażenie, że to nie jest papier, że to nie są kartki, ja nie trzymam w ręku książki, nie wertuję tych stron, tylko momentami miałam naprawdę takie wrażenie, jakbym oglądała jakąś kreskówkę. Te wszystkie kadry były właśnie tak fantastycznie skomponowane, to po pierwsze, a po drugie są tam też przecież ogromne dwustronnicowe plansze z konkretnymi lokacjami i tam na tych planszach jest cała masa szczegółów, no bo znajdujemy się na przykład w niekrainie, w tej mrocznej krainie, w której urzęduje śmierć i tam, wiesz, ta łódka, te tak, czachy, tak. Albo na przykład sposób, w jaki skomponowana została wioska faunów, nie? No to po prostu zapiera dech. No, a jednocześnie ci bohaterowie są też tak bardzo karykaturalni i tak bardzo przerysowani, że no od samego patrzenia na przykład na tam jest okładka, powiedzmy, na przykład zeszytu trzeciego, gdzie jest właśnie taka Gertruda poobijana, no to po prostu wystarczy jeden rzut okiem na tę ilustrację i no już można pękać ze śmiechu. A jednocześnie myślę też o tym, że takie miejsca jak na przykład Łąka Wyjców albo Las Muchomoras, no to jejku, jak wpaść na wykreowanie takiej krainy? To jest po prostu nieograniczona wyobraźnia rysownika. I czasami myślałam sobie, że w sumie to tylko chyba Tim Burton mógłby pójść właśnie jeszcze, jakby był w takiej formie jak z 10 lat temu, czy tam 15. To podobne rzeczy odnajdywałam w jego wyobraźni i w jego wizji świata. A teraz Young troszeczkę kontynuuje ten tok opowiadania historii i to jest chyba piękne. Ale wspomniałaś w ogóle o Las Muchomoras i wspomniałaś, jak można wymyślić takie krainy, no to myślę, że możemy przejść do jeszcze jednego rewelacyjnego, myślę, że nie bójmy się użyć tego słowa, aspektu tego komiksu, czyli warstwy językowej, za którą odpowiada w polskim tłumaczeniu Marceli Szpak. Ile powiedzonek no przylgnęło już do ciebie i gdzieś tam używasz w mowie potocznej czy w myślach? Bardzo dużo. Wszystkie przekleństwa, wszystkie lukrowane przekleństwa, bo to jest fantastyczne, że w Baśniowie można przeklinać w sposób tylko właśnie poukrywany. I to, no, już ten pierwszy kadr, jak właśnie a propos Las Muchomoras, nasza bohaterka zostaje porwana przez armię chodzących grzybków i wykrzykuje: o, ty fuju złamany. No to po prostu patrzyłam na to i sobie pomyślałam: aha, to będzie ten rodzaj humoru i to jest wspaniałe. No ale tutaj naprawdę trzeba to podkreślić, bo co prawda chyba myślę, że śmiało mogę założyć, że żadne z nas nie porównywało tego komiksu z oryginalną warstwą językową, ale tutaj naprawdę tak dużo fajnych takich zbitek językowych, jakichś pomysłów językowych na rozwiązanie niektórych aspektów Marceli Szpak zastosował, że mi się autentycznie gęba wielokrotnie cieszyła, jak widziałem właśnie to, ile można wymyślić jeszcze, wiesz, tych dodatkowych takich jakichś elementów, niuansików tego świata właśnie też poprzez warstwę stricte językową. No, kapitalnie rzecz zrobiona. No bo wiesz, wspaniałym założeniem wyjściowym tej komiksu i całej tej opowieści jest to, że budujemy nowy świat. Więc skoro znajdujemy się w totalnie nowym miejscu, nowej przestrzeni, no to naturalną rzeczą jest to, że trzeba stworzyć dla niej jakieś właśnie charakterystyczne aspekty językowe. Ja czytałam
krótko przed tym, jak się połączyliśmy, czytałam rozmowę z Marceniem Szpakiem i on tam w jednym z wywiadów opowiada o tym, że coś, co mu najbardziej opowiada, to właśnie to szukanie, bo w porównaniu do języka angielskiego język polski jest bardziej plastyczny, bardziej można nim kombinować i wyszukiwać właśnie tak, jak to słusznie nazwałeś, różnych niuansów. I to właśnie te poszukiwania są chyba tą najważniejszą rolą tłumacza. Znalezienie słowa, które my używamy w mowie potocznej, które słyszeliśmy w swoim życiu już wiele razy, a znalezienie nowego znaczenia tego wyrazu. To jest, wiesz, no po prostu można bić pokłony, bo jak to jest możliwe, że na przykład stwierdzenie takie jak karmelić albo ciastolone, no to z czym ci się to kojarzy? No, to jest naprawdę rewelacyjnie rzecz zrobiona, tym bardziej, że ja początkowo myślałem, że wiesz, że to będzie też tak, że dostaniemy tutaj właśnie jedno, dwa przekleństwa i że to tak będzie wałkowane przez cały komiks, ale nie, ale tutaj cały czas dostajemy jakieś nowe elementy w tym języku i to jest fantastyczne, naprawdę. To pod tym kątem to jest rewelacyjna rzecz moim zdaniem. To kawał naprawdę bardzo dobrej roboty. Mnie też jeszcze fascynuje, bo ty, Jerry, zasygnalizowałeś to trochę wcześniej, ale tutaj odwołam się jeszcze do całego tego pomysłu wyjściowego na fabułę. Chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej na temat Gildii Narratorów, bo fascynujące dla mnie jest to, że jak tak się czyta na przykład jakąś książkę albo właśnie baśnie, no to jest ta postać narratora, który wszystko wie, wnika w myśli bohaterów. A coś, co podoba mi się w baśniowie najbardziej, to to, że narrator nie jest w cudzysłowie świętą krową, podlega tym samym prawom, którym podlegają bohaterowie. Czyli jeśli na przykład narrator powie coś złego na temat Gertrudy, no to ona może go rozwalić i to jest piękne. No to jest... To jest naprawdę też bardzo fajna rzecz i no, mi się akurat bardzo, bardzo ten element podobał. No i faktycznie, to jest coś takiego, co chętnie bym też coś więcej na ten temat się dowiedział, bo tutaj tak naprawdę no, to się pojawia jako tam pewien stały element właśnie w tych poszczególnych zeszytach. No, spolszczenie tego komiksu jest też na innym poziomie troszeczkę działa, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na Schlams Attack. Tak, dokładnie tak. Albo w ogóle cała postać, ja tak sobie pomyślałam, że muszę ciebie o to zapytać. Jak zobaczyłeś postać Szlei, to nie miałeś skojarzeń z Jabą? No miałem, oczywiście, że miałem, ale ja myślę, że to nie było przypadkowe. Tylko wiesz, tylko że to właśnie Young wykorzystuje tego rodzaju elementy, które gdzieś tam będą budziły u nas skojarzenia określone, nie? Także no fajnie to gra. Czyli co? Chyba polecamy. Ale teraz pytanie, komu? Wiesz co, ja myślę, że to jest jeden z komiksów, który można by polecić każdemu, kto nie ma specjalnie wielkiego doświadczenia z komiksem, ale chce poznać historię niezobowiązującą, zabawną, dobrze narysowaną i lubi czarny humor. O, i chciałem powiedzieć, że nie boi się gore, ale to przede wszystkim musi lubić czarny humor. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że to mógłby być typ czytelnika, któremu moglibyśmy ten komiks polecić. Tak, ja miałam też skojarzenia ze Shrekiem, bo okazuje się, że przecież opowiadanie baśni na nowo i zmienianie ról tych postaci, które znamy z dzieciństwa, to już w Shreku było coś takiego przecież zastosowane też. I tam również był humor, tylko to, co dzieje się w baśniowie, no to jest naprawdę jazda bez trzymanki, więc to ja się śmieję, że to jest taki może trochę Shrek na sterydach, trochę tam humoru rodem z Deadpoola, no i rozwałki jak z najlepszych horrorów, więc nic tylko brać, kupować, czytać. Tutaj trzeba też powiedzieć, że ten komiks generalnie nie jest drogi, bo 40 zł za
taką porcję ostrej jazdy, no to jest chyba niewygórowana cena, więc a w internecie pewnie można to znaleźć nawet taniej. Także no, dokładnie. Polecamy gorąco. No ja ci powiem, że ja się autentycznie zdziwiłem, jak bardzo mi się ten komiks spodobał, bo ja tak go chciałem sprawdzić po prostu na zasadzie takiej, że słyszałem dużo dobrego o tym tytule, ale nie wiedziałem za bardzo, z czym będę miał tutaj do czynienia. Jak przeglądałem sobie rysunki, to nie do końca mnie to kupowało. Trochę miałem tak jak z Paper Girls, że jak widziałem same kadry, to tak, nie wiem, coś nie do końca mi grało, ale po prostu całość jest naprawdę tak jakoś odświeżająca na swój sposób i tak fajnie te wszystkie elementy zebrane do kupy, nomen omen, wiesz, język, warstwa graficzna, właśnie te wszystkie chore jazdy, to tak dobrze ze sobą gra i tworzy tak sympatyczny miks, że no, ja naprawdę z dużą przyjemnością śledziłem te kolejne zeszyty i mimo, że już w którymś momencie widziałem tę powtarzalność, widziałem pretekstowość tej fabuły, to póki co absolutnie jakoś nie odczułem zmęczenia i bardzo chętnie sięgnę po ten drugi tom. Zakładam, tak, że ty również. Ja też. Young zastosował pod koniec tego albumu bardzo ciekawy twist fabularny, który podbija jeszcze stawkę i sprawia, że chcemy natychmiast dowiedzieć się, co będzie dalej. Tak sobie pomyślałam, że chyba ten komiks na bardzo, bardzo długo zagości u mnie na półce. Drugi tom oczywiście już też kupiłam. Nie mogę się doczekać lektury, bo jestem ciekawa, co też tam Young z ekipą powymyślał. I chyba będę go traktowała jako taki polepszacz nastroju. Tak myślę, bo naprawdę niektóre sceny z tego komiksu bardzo, bardzo mnie cieszą, więc mam nadzieję, że mi się nie znudzą. No, to życzę ci tego. Życzę ci również tego, żeby drugi tom ci wszedł gładko i dostarczył dużo zabawy. Ja też po niego zamierzam wkrótce sięgnąć, także mam nadzieję, że się może spotkamy przy kolejnej dyskusji właśnie na temat kolejnego tomu. Zobaczymy, czy fabularnie dostaniemy kolejne jakieś zwroty akcji, czy się dowiemy czegoś więcej o Baśniowie, czy się nie znudzimy po tych kolejnych 5 zeszytach. No, póki co, tak jak słyszycie, jesteśmy zadowoleni. No i polecamy. Warto po ten komiks zdecydowanie sięgnąć. Mamy nadzieję, że fabuła wam nie zaszkodzi jak mózgi grzybkolutków. Dokładnie tak. No to co, Bogusiu, dziękuję ci bardzo za nagranie dzisiejsze. Dziękuję za zaproszenie, bardzo było miło. Do usłyszenia wkrótce. I fuj z tym. Tak, dokładnie tak jak mówisz. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Finished. That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!